Witam, nazywam się Marcin Dąbrowski, Chief Innovation Officer w IT Imagination. W ITM-ie pracuję od 10 lat i zapraszam dzisiaj na spotkanie z cyklu rozmów ze specjalistami IT Imagination o najważniejszych tematach w IT. Na początek dzisiaj ze mną Grzesiek Tomczyk i porozmawiamy o temacie zapewnienia jakości w dobie prowadzenia projektów w metodykach zwinnych. Grzesiek, na początek poproszę Cię o przedstawienie się i dwa zdania o sobie. Cześć, jestem Grzegorz Tomczyk. W IT Imagination pracuję już ponad 5 lat, w sumie to już niedługo będzie 6. Od początku jestem w najdłużej trwającym projekcie w firmie, w ramach którego tworzymy ERP dla jednej z największych firm budowlanych. Zaczynałem pracę jako tester manualny, obecnie jestem team leaderem zespołu testerów. Dbam o infrastrukturę oraz rozwój naszego frameworka wykorzystywanego do automatyzacji testów. Dodatkowo od kilku miesięcy pełnię też funkcję kompetencji lidera, wspierając firmę w procesach rekrutacyjnych oraz delivery. W wolnych chwilach lubię też oddawać się swoim hobby, takim jak D&D, planszówki, malowanie figurek, fotografia czy gra na gitarze. Dzięki. Porozmawiajmy o zapewnieniu jakości. W Scrum jest bardzo silny nacisk na jakość i przede wszystkim proces ciągły wpisany w definition of done każdego pojedynczego zadania, każdego programisty. Co więcej, każdy sprint ma zakończyć się paczką, która potencjalnie może trafić na produkcję. Jakie ma to znaczenie dla procesu testowania oprogramowania w stosunku do podejścia tradycyjnego, kaskadowego czy iteracyjnego? Więc tak, kiedyś proces testowy wyglądał troszkę inaczej. Testerzy to była zazwyczaj osobna grupa, która dostawała produkt bądź jego część do testów, a ich zadaniem było po prostu wyłapywać jak najwięcej bugów, które następnie były fiksowane. Proces ten był skuteczny, ale powolny. Często też rodziły się różne konflikty na linii tester-developer, między innymi z uwagi na to, iż zespół testerski-deweloperski to były po prostu dwa osobne byty, które posiadały zazwyczaj różne cele. Obecnie w metodyce Agile zależy nam na tym, aby wyłapywać jak najszybciej, co sprawia, że jesteśmy w stanie szybko oraz niskim kosztem fiksować bugi. Dzięki takiemu podejściu mamy możliwość częściej i szybciej wypuszczać gotowe paczki. Oczywiście w celu zachowania jakości musiał też ulec sam proces testowania zmianie. Teraz większy nacisk stawia się na automatyzację testów, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko wyłapywać błędy oraz nie potrzebujemy armii testerów manualnych, aby być w stanie nadążyć z testami i dostarczyć klientowi produkt najwyższej jakości. Jasne. Często przy tej okazji przywoływany jest obrazek piramidy testów, który stanął na głowie. Proszę, powiedz więcej o tym. Jak już chwilkę wcześniej wspominałem, proces testowy opierał się głównie na wyłapywaniu bugów. Teraz przy podejściu agile'owym staramy się zapobiegać bugom. Dbamy o to, aby posiadać jak największe pokrycie testami jednostkowymi, zautomatyzować testami end-to-end najważniejsze części systemu. Jako DoD sprintu mamy zdefiniowane pokrycie kodu testami, co sprawia, że jakość czy też te testy ogólnie są równie ważne jak pozostałe artefakty wytwarzane w sprincie. Obecnie sam deweloper posiadając takie narzędzia jak UI testy czy unit testy jest w stanie uruchamiać je na swoim lokalnym branchu, sprawdzać czy jego zmiany nie wywołały jakiejś regresji, a następnie po prostu poprawiać ewentualne problemy. Ponadto możemy wpleść odpalanie takich testów do mechanizmu CI/CD, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko zobaczyć wpływ wprowadzonych zmian na stabilność całej aplikacji. A dzięki takiemu podejściu manualne testy eksploracyjne to już tak naprawdę wisienka na torcie. Jasne. Ogromną rewolucją ostatnich lat jest wspomniana przez Ciebie automatyzacja testów end-to-end. Pojawiają się tutaj takie narzędzia jak Cypress, Selenium, Protractor. A czy możemy powiedzieć, że dzisiaj tester to też po prostu programista? Zdecydowanie nie. Osobiście uważam, że aby zostać dobrym testem automatyzującym, trzeba zacząć od testów manualnych. To uczy specyficznego sposobu myślenia i kombinowania,
Oczywiście na pewno zdarzają się wyjątki, ale niestety bardzo często widzę, że osobom, które zaczynają od automatyzacji, potem czegoś brakuje, myślą tak trochę bardziej technicznie, programistycznie, a przy testowaniu brakuje takiego testerskiego sposobu kombinowania w definiowaniu scenariuszy, który uważam, że jest bardzo istotny w tym zawodzie. Ale zgadzam się z faktem, iż w ostatnich latach automatyzacja testów stała się bardzo popularna. Jak już wcześniej mówiłem przy okazji odwróconej piramidy testów, automatyzacja jest kluczowa dla zapewnienia ciągłej jakości. W naszym projekcie na chwilę obecną utrzymujemy około 3000 scenariuszy testowych end-to-end, a ich wykonanie w ramach pipeline, czy tam CI/CD zajmuje nam każdorazowo średnio około 220 godzin. To nieprzerwane 9 dni klikania dla jednej osoby. Na szczęście dzięki optymalizacjom i zrównoważeniu udaje nam się te wszystkie testy uruchamiać w przeciągu 5 godzin. A proszę sobie spróbować wyobrazić, jaka armia testerów manualnych musiałaby być zaangażowana do takiego projektu, żeby przy każdym wdrożeniu na środowisku testowym być w stanie wykonać taką regresję na podstawie testów manualnych. To jeszcze ostatnie pytanie na podsumowanie naszej rozmowy. Gdyby tester manualny chciał poznać dzisiaj jedno narzędzie, które pozwoli mu rozwinąć karierę w stronę testera automatycznego, w którą stronę byś go skierował? Myślę, że na chwilę obecną z uwagi na duże możliwości oraz niski próg wejścia, czy też ciągle rosnącą popularność, najprawdopodobniej byłby to Cypress. Cypress jest narzędziem do automatyzacji testów end-to-end, które umożliwia uruchamianie i debugowanie testów z poziomu, między innymi z poziomu przeglądarki, dzięki czemu po prostu przyjemnie się z nimi pracuje. Samo narzędzie nie wymaga wiele konfiguracji, a jego intuicyjne komendy sprawiają, iż praktycznie od razu po zainstalowaniu jesteśmy w stanie usiąść i pisać testy. Dodatkowo posiada bardzo dobrze napisaną dokumentację, która umożliwia szybki start, a jednocześnie w internecie jest, jeśli ktoś preferuje jakieś na przykład wideotutoriale, to jest masa fajnych materiałów dostępnych na takich serwisach jak YouTube czy na przykład Udemy. Dzięki Grzesiek za rozmowę. Na koniec chciałem jeszcze tylko dodać, że na stanowisko QA Engineera mamy aktualnie otwartą rekrutację. Po wszelkie szczegóły zapraszam do zakładki Career na naszej stronie internetowej itimagination.com. Zapraszam również do kontaktu, chociażby przez LinkedIn, zarówno moje konto osobiste, jak i konto firmowe IT Imagination na LinkedIn. Dzięki. Dzięki.